Żaneta przygotowała dokumenty, które chciał mąż. Mężczyzna poprosił ją o spotkanie w parku. Nie zapytał ani słowem o córkę. Widzę, że masz dokumenty. Nie dam ci ich, dopóki mi nie powiesz, dlaczego nas zostawiłeś. Bez ściem i wciskania mi, że niby wiem. No przez Julkę. Ale jak to przez Julkę? Myślałem, że się domyśliłaś. Córcia, co ty tutaj robisz? Szłam za tobą. To ty jesteś moim tatą? Julka? Co to znaczy, że przeze mnie nas zostawiłeś? Co ja ci niby takiego zrobiłam? Ale ty nic, naprawdę. To jak mogłeś nam to zrobić, tata? Zostawić nas na 10 lat? Mama ci to lepiej wytłumaczy. Mama mówi, że nic nie wie. Poza tym zawsze mówiła, że byłam twoim oczkiem w głowie, że mnie kochałeś. Bo tak było, naprawdę. No to dlaczego to zrobiłeś? Serio? Nic nie powiesz? Wiesz co, ty chyba jesteś nienormalny. Córcia, zaczekaj. Zaczekaj. Po co, skoro mój własny ojciec ma mnie gdzieś? Po co on w ogóle wracał? Ja też tego nie rozumiem. Nienawidzę go! Julka. Dlaczego jej nie powiedziałaś? Ale czego jej nie powiedziałam? Że nie jestem jej ojcem. Jak to nie jesteś jej ojcem? Żaneta, przed wyjazdem do Włoch zrobiłem test na ojcostwo. I wiem wszystko. Julka to nie jest moje dziecko. O czym ty mówisz? Oszalałeś? Jaki test? Możesz zapierać się ile chcesz, ale ja znam prawdę. Tylko Julki mi szkoda. O co Erykowi chodzi? Jaki test? I że niby Julka to nie jest jego dziecko? To dlatego nas zostawił? Nie, to wszystko to jest jakiś koszmar.